Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Chrystusie. Mam nadzieję, że żyjecie pełnią życia w nowej normalności. Pan Bóg jest większy. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Tak jest napisane w Psalmie 105 chyba. A nie rozmyślajcie o tym, jak jest trudno. Więc do tego Was zachęcam. Dzisiaj chciałam Was zainspirować do tego, żeby szukać nowych dróg rozwoju relacji z Panem Bogiem. Tak jak każda relacja potrzebuje świeżości i potrzebuje troski, takiego podlewania, zatroszczenia się jako ogródek, jako roślinki, tak jak relacja małżeńska potrzebuje zatroszczenia się o nią, tak samo relacja z Bogiem też potrzebuje świeżości. Co może nam pomóc? Jest mnóstwo różnych rzeczy, które mogą nam pomóc. Ja tylko wymienię kilka, a Was proszę, żebyście komentowali na dole i pytali pisali, co Wam pomaga właśnie utrzymać świeżość w relacji z Panem Bogiem. Justynka, znana Wam tutaj też, była u mnie też na kanale, zresztą prezes naszej fundacji Żyj pełnią życia, na przykład od jakiegoś czasu prowadzi tak zwany Bible Journaling, czyli ma Biblię, w której robi różne notatki wokół, zakreśla różnymi kolorami i jej Biblia jest nie tylko do czytania, ale umieszcza różne notatki, na przykład właśnie wokół rzeczy, które czyta. Ja też podkreślam, czasem coś zanotuję, czasem jakąś datę zanotuję, ale to jest coś więcej, więc na przykład możecie zgłębić sobie temat Bible Journalingu. To, co ja robię, żeby też ten czas z Bogiem mnie zachęcał, w sensie był też atrakcyjny dla mnie. Mam zawsze ładny dziennik duchowy, mam pod ręką różne kolorowe długopisy, ostatnio złote, srebrne, różowe złoto, jakieś takie. Bo fajnie jest po prostu, na przykład w dzienniku duchowym też ładnie to prowadzić, żeby też się chciało w ogóle zachęcać się. To, co pomaga przełamywać rutynę, bo o to też chodzi, przełamywanie rutyny, to jest na przykład szukanie nowych pieśni, śpiewanie Bogu nowych pieśni, a nie tylko tych samych, które już znamy na pamięć, w nocy, o północy zaśpiewamy. I generalnie jak śpiewamy, to często już myślimy o czymś innym, bo i tak słowa znamy, więc one wychodzą z nas. Ale też pomaga odgrzebywanie starych pieśni, starych fajnych hymnów, albo pieśni, które śpiewaliśmy 15 lat temu, a dzisiaj nie śpiewamy. Już te nowe może sobie ośpiewaliśmy, to może warto wrócić do starszych. Więc do tego Was zachęcam. Przełamujmy rutynę. Bardzo ważne jest, żeby czas z Bogiem był uporządkowany, żeby był codzienny, żeby był właśnie niekoniecznie o tym samym czasie, ale żeby był regularny, ale to nie oznacza, żeby był tylko taki odhacz, 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 odhacz. Tylko żeby przełamywać rutynę. I ja się dzisiaj z Wami chciałam podzielić jedną rzeczą, którą mi Pan Bóg ostatnio przez przypadek podrzucił. Mówię Pan Bóg przez przypadek, więc no nie przez przypadek. Co się nazywa Visual Journaling. Podlinkuję Wam na dole cztery linki do YouTube'a, gdzie są cztery lekcje a propos Visual Journalingu. Siedziałam w którejś niedzieli i tak jakoś w ogóle byłam jakaś taka zmęczona, zdołowana i akurat przewijałam sobie Instagram, jak to się zdarza w takich momentach. Też mi się zdarza, tak trochę bezmyślnie. I natrafiłam właśnie na taki jeden filmik. I zaczęłam oglądać pierwszą lekcję, drugą lekcję. Potem oczekiwałam trzeciej, czwartej, bo one co jakiś czas były. I okazało się, że to jest zupełnie nowy, świeży temat. I to jest coś, co jest dla ludzi, którzy niekoniecznie w ogóle mają jakiekolwiek zdolności plastyczne. A może nam pomóc właśnie rozwinąć coś w relacji z Bogiem i coś świeżego na nowo przeżyć. To, do czego zachęca prowadząca te lekcje, to zachęca do używania akwareli. Oczywiście jest pewnie mnóstwo rzeczy. Ona używa akurat akwareli i uczy też. I w jaki sposób taka osoba przeciętna, w cudzysłowie laik od strony sztuki, może użyć to i na przykład właśnie spotkać się z Panem Bogiem i też coś zacząć malować. Ja pierwszą rzecz, którą zrobiłam, zostałam tak zainspirowana, że szybciutko zamówiłam sobie akwarele, zamówiłam sobie blok specjalny do akwareli, zamówiłam sobie pędzelki, bo okazało się, że w domu nie mam ani jednego, który byłby dobry. Zainspirowana tym spędziłam sobie w ostatnie święta wielkanocne, w poniedziałek wielkanocny, cudowny czas z Bogiem.
Bawiłam się kolorami, ale też spędziłam czas z Bogiem i chcę Wam pokazać dwie rzeczy, które zrobiłam, które właśnie do czego zachęcają w tych lekcjach. Jedno to jest, co się nazywa po angielsku The Art of Being Answered, czyli sztuka bycia do otrzymania odpowiedzi, o tak, to ciężko przetłumaczyć na polski. I kobietka zachęciła do tego, żeby narysować ten sam kształt w różnych wielkościach, po czym go wypełnić trzema różnymi kolorami, ale w różnych odcieniach i w różną techniką. I każdy ten kwadrat, one mają być połączone ze sobą na całej stronie, ma symbolizować jeden punkt ostatniego tygodnia albo miesiąca, jak sobie wybierzemy, w którym poczuliśmy, że Bóg uśmiechnął się do nas, że coś zrobił dla nas. Od prostych rzeczy, że na przykład ja zapisałam sobie, że kiedy mój brat podrzucił mi zakupy, umieściłam także tutaj na przykład to, że mogłam sobie zjeść sushi z moimi koleżankami. Każda sobie kupiła i połączyłyśmy się na WhatsAppie i jadłyśmy razem to sushi. Oraz jeszcze jakieś inne rzeczy. Chodziło o to, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym, jak Pan Bóg odpowiada na moje potrzeby, na moje pragnienia, na moje modlitwy. Drugą rzecz, do której zostałam zachęcona w kolejnej lekcji, która tam była, to jest zrobienie takiego planu mojego serca, na czym obecnie się opiera. I takie spytanie Boga: Boże, jakie ściany nośne usuwasz z mego serca, a jakie nowe stawiasz? I ja na przykład tutaj zapisałam sobie, że Bóg usuwa niepewność, a stawia pewność. I narysowałam potem plan mojego serca, który jest obecnie. Każdy może narysować go inaczej, a tutaj było ta właśnie te wdzięczność za to, co Bóg robił. Pokazuję Wam to, dlatego że Pan Bóg odkrył zupełnie coś nowego przede mną i ten czas, który z Nim spędziłam, był dla mnie niesamowicie inspirujący. Zachęcam Was do tego i do czegokolwiek, co złamie, przełamie rutynę w relacji z Panem Bogiem i co po prostu będzie Was odświeżać. Więc szukajcie nowych dróg i nie po to, żeby nie wiadomo co robić nowego, ale po to właśnie, żeby na świeżo podchodzić do Pana Boga i po prostu czerpać jeszcze głębiej, jeszcze lepiej Go poznawać. To by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie, że jesteście, cudownie, że jesteście. Lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie znajomym i wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia. He's coming again. I know He's coming again. Yes, I know He's coming.